Czym dla mnie jest wędkarstwo karpiowe? Na pewno pewnego rodzaju sposobem na życie. Ale byłem już, przyznaję, kilkakrotnie pytany, niekoniecznie przed mikrofonem, przy mikrofonie, przed kamerą o to. Jest to sposób na życie, ale jest to również sposób na powiedzmy, poznawanie środowiska karpiarzy, zdobywanie nowych kolegów, nowych przyjaciół, no a przede wszystkim obcowanie z przyrodą, bo mogę tutaj powiedzieć, że jako dziecko byłem przez rodziców zabierany na długie tygodnie gdzieś do lasu, nad wodę, prawda, na wakacje i właściwie z tym wyrosłem. Także przede wszystkim ten aspekt obcowania z przyrodą. Oczywiście karpie, ryby również są ważne, no bo tak jak już kiedyś gdzieś tam mówiłem, powinniśmy sobie też stawiać jakieś cele, prawda? Wiadomo, młodzi ludzie zaczynający szkołę, karpiowanie, samoszkolenie się, prawda? Wydaje mi się, że zbyt szybko dążą tam do jakichś łowienia rekordów i tak dalej. Powinni te inne aspekty właśnie zauważyć tej sprawy. Karpie nie rosną w nieskończoność, prawda? I nie mogą wszyscy łowić 20 albo 30. Trzeba zadowolić się, powiedzmy, też mniejszymi rybami, bo czasami złowić rybę 10-12-kilową jest na jakimś tam łowisku X, jest dużo trudniej niż złowić rybę powyżej 20 kg, tak? Poza tym, co jeszcze można powiedzieć, no na pewno każda wyprawa na karpie, każde przebywanie nad wodą jest swego rodzaju nauką, prawda? Jest szkołą i wydaje mi się, że nikt nie może stwierdzić, że ja już potrafię łowić karpie, prawda? Bo ta granica jest, nie ma tej granicy i nie można również stwierdzić, że ktoś potrafi łowić karpie, a ktoś nie potrafi łowić karpie, bo byłaby to czysta abstrakcja, prawda?